Hejka, dzisiaj porozmawiamy o dysproporcji wobec używanych technik czy narzędzi w uniwersum Naruto. Zapraszam. Chodzi mi tutaj głównie o takie absurdy, jak to, że czasem w tym naszym anime rzeczy, które zazwyczaj są bardzo kiepskie i raczej nie powodują wielkiego zamieszania na polu bitwy, w momentach, w których autor widocznie nie przykłada tego wagi, szkodzą jakoś przeciwnikowi. Mowa tutaj o chociażby kunajach, wybuchowych notkach czy słabych jutsu. I oczywiście, wybuch jest zawsze wybuchem, a kunai zawsze jest ostry, ale ile razy było tak, że potężny wybuch nie robił przeciwnikowi nic? Wybuchowe notki eksplodowały metr od jakiegoś ninży, kunai leciały ze wszystkich stron, a ten zwinnie je omijał, a w następnej scenie widzimy, jak przez takie coś dany bohater się boi o swoje życie. Tak samo jest z niektórymi jutsu, które były imponujące kiedyś, a na przestrzeni lat, czasy i umiejętności głównej obsady, jak i reszty zmieniły się na tyle, że nie jest to już takie mocne, a jednak czasem przeciwnik potrafi przyjąć na siebie Rasengana, a w innym momencie ta sama postać albo inna o podobnej mocy odlatuje na kilometr po mocnym kopniaku. Balans wielu rzeczy jest tutaj zachwiany i nie to, żebym się czepiał na siłę, bo oczywiście rozumiem, że czasem trzeba nagiąć realia po to, aby dana scena pasowała do zamysłów twórcy, a czasem jest to po prostu przegapienie, bo jednak ciężkie jest wypuszczanie tak często tak rozbudowanego anime bez pomyłek. Jednak to nie tak, że tego się nie zauważa. Jeżeli się przyjrzycie i będziecie oglądać uważniej, okaże się, że takie smaczki występują dość często, co powoduje niejednokrotne zabawne sytuacje. W takim wypadku powinno się okazać, że klony czy kawarimi no jutsu połączone z wybuchowymi notkami powinna raz na zawsze rozwalić najmocniejszych przeciwników, a tak nie powinno po prostu być. Zauważyłem w komentarzach, że część z was się mnie czepia, że skoro coś mi się nie podoba, to żebym tego nie oglądał, jednak chodzi mi tu bardziej o wspólną konwersację i ciekawość, czy ktoś z was też to zauważył, czy to ja po prostu sobie wymyślam na siłę. To by było już na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście jeszcze jakieś dysproporcje w Naruto. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!